Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się Ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 288 odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w Rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami Psalmu 15. Kto będzie przebywał w Twym Przybytku, Panie? Kto zamieszka na Twojej świętej górze? Ten, który postępuje bez skazy, działa sprawiedliwie, a mówi prawdę w swoim sercu i nie rzuca oszczerstw swym językiem. Ten, który nie czyni bliźniemu nic złego i nie ubliża swemu sąsiadowi. Kto złoczyńcę uważa za godnego wzgardy, a szanuje tych, co się boją pana. Ten, kto dotrzymuje przysięgi, choćby z uszczerbkiem dla siebie. Ten, kto nie daje swoich pieniędzy na lichwę i nie da się przekupić przeciw niewinnemu. Kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje. Za chwilę przeczytamy fragment księgi Ezechiela obejmujący rozdziały 23 i 24. W tych rozdziałach prorok Ezechiel używa alegorii dwóch sióstr oraz przypowieści o garnku do gotowania aby przedstawić duchową niewierność Izraela wobec Boga. Tekst ten ilustruje konsekwencje zdrady i zbliżający się sąd Boży, podkreślając pilną potrzebę nawrócenia i powrotu na prawą drogę. Pan skierował do mnie te słowa. Synu człowieczy były dwie kobiety, córki tej samej matki uprawiały nierząd w Egipcie, od młodości uprawiały nierząd. Tam już ściskano ich piersi i przygniatano dziewicze ich łona, a imiona ich starszej Ohola, siostry zaś jej Oholiba. Stały się one moimi i zrodziły synów i córki, a oznaczają imiona ich Ochola Samarie, a Ocholiba Jerozolimę. Ochola, kiedy mi podlegała, uprawiała nierząd i zapałała miłością ku swoim kochankom, Asyryjczykom, sąsiadom, wielu możnowładcom i namiestnikom ubranym w fioletową purpurę ku wszystkim powabnym młodzieńcom i jeźdźcom dosiadającym koni. Tym wszystkim wśród wybitnych Asyryjczyków oddawała swoje nierządne pieszczoty i kalała się bożkami tych Którzy w nich rozpalili nierządne uczucia. Lecz ona nie poniechała swego nierządu z Egiptu, bo tam sypiali z nią w młodości jej i przygniatali dziewicze jej łono, oddając się z nią swoim czynom nierządnym. Dlatego wydałem ją w ręce jej kochanków, w ręce asyryjczyków, do których pałała miłością. Ci zaś odkryli jej nagość, zabrali jej synów i córki, a ją samą zabili mieczem, także stała się dla kobiet przestrogą, bo wykonano na niej wyrok. Choć widziała to siostra jej Ocholiba, dalej posunęła się w swojej rządzy, a nierząd jej stał się większy od nierządu jej siostry. Zapałała rządzą do Asyryjczyków, możnowładców i namiestników, sąsiadów kosztownie ubranych, do jeźdźców dosiadających koni, i wszystkich powabnych młodzieńców, i widziałem, że się splamiła i że obydwie kroczyły tą samą drogą. W swoich czynach nierządnych poszła nawet jeszcze dalej, bo gdy ujrzała na ścianie wymalowanych mężów, malowane czerwoną farbą obrazy chaldejczyków, opasanych wokół bioder swymi pasami, z obszernymi zawojami na głowach, a wszyscy oni z wyglądu przypominali bohaterów, podobnie do Babilończyków pochodzących z ziemi chaldejskiej, zapałała ku nim rządzą tylko dzięki obrazowi, jaki widziały jej oczy. Wyprawiła więc posłów do nich do ziemi chaldejskiej, a Babilończycy przybyli do niej, by dzielić z nią łoże i zbezcześcili ją swoimi czynami nierządnymi. A gdy ją splamili, Dusza jej odwróciła się od nich i gdy tak ujawniła swoje czyny nierządne i odsłoniła swoją nagość, wówczas i moja dusza odwróciła się od niej tak, jak odwróciła się od jej siostry. I pomnożyła jeszcze swoje czyny nierządne, gdy wspominała na dni swej młodości, kiedy to uprawiała nierząd w ziemi egipskiej i zapałała rządzą do swych kochanków, Którzy w sile swych członków i rządzy byli podobni do osłów i ogierów. I zatęskniłaś za rozpustą swojej młodości, gdy w Egipcie przygniatano twe łono i ściskano piersi. Dlatego, Ocholibo, tak mówi Pan Bóg. Ja pobudzam przeciwko Tobie Twoich kochanków, tych, od których odwróciła się dusza Twoja, i przyprowadzę ich zewsząd przeciw Tobie. Babilończyków i wszystkich Chaldejczyków, tych Spekot, Shoa i Koa, a z nimi wszystkich Asyryjczyków, młodzieńców powabnych, możnowładców i namiestników, wszystkich co najdzielniejszych wojowników, sławnych mężów gotowych na koń. Przybędą do ciebie od północy na wozach żelaznych i rydwanach w niezliczonym tłumie. Zewsząd podniosą przeciwko tobie tarcze, szyszak i przyłbice. Przedłożę im sprawę, aby wydali na ciebie wyrok według swoich sądów. Skieruję przeciwko tobie moją zapalczywość, tak że srogo będą się z tobą obchodzili. Odetną ci nos i uszy, a to, co po tobie zostanie, upadnie pod mieczem. Zabiorą ci synów i córki, a resztę ogień strawi. Zdejmą z Ciebie szaty, zabiorą Ci Twe kosztowne ozdoby, położą kres Twojej rozpuście i nierządowi Twemu, co się wywodzi z ziemi egipskiej, także już więcej nie podniesiesz ku Nim oczu, ani nawet nie wspomnisz na Egipt, bo tak mówi Pan Bóg, oto wydaje cię w ręce tych, których nienawidzisz, w ręce tych od których odwróciła się Twoja dusza. Z nienawiścią będą się z tobą obchodzili, zabiorą ci wszystkie owoce twej pracy i pozostawią cię nagą i odkrytą, tak iż ujawni się twoja nagość, twój nierząd, twoja rozpusta i nierządne czyny. A to ci się przydarzy dlatego, żeś uprawiała nierząd z obcymi narodami i żeś splamiła się ich bożkami. Naśladowałaś postępowanie swej siostry Wobec tego i jej kielich podam w Twoje ręce. Tak mówi Pan Bóg. Pić będziesz kielich Twojej siostry, kielich głęboki i szeroki. Wiele on zmieści. Upojenia i bólu jest pełen, ten kielich opuszczenia i grozy, kielich Twojej siostry Samarii. Wypijesz go aż do dna i jeszcze w kawałki rozbijesz i piersi swoje rozdrapiesz. Bo ja powiedziałem wyrocznia Pana Boga. Dlatego tak mówi Pan Bóg, ponieważ zapomniałaś o mnie i odrzuciłaś mnie za plecy, dlatego i ty także znoś swój bezwstyd i nierząd. Następnie rzekł do mnie Pan, Synu Człowieczy, czyż nie masz sądzić o choli i o choliby, wykaż im ich obrzydliwości. Że cudzołożyły i krew jest na ich rękach, że cudzołożyły ze swoimi bożkami, a także synów swoich, których dla mnie rodziły, im na pożywienie przeprowadzały przez ogień. Ponadto i to także mi uczyniły, świątynię moją splugawiły w ówdzień oraz zbezcześciły moje szabaty. Bo gdy ofiarowały swych synów bożkom, to jeszcze w tym samym dniu wstępowały do świątyni, bezczeszcząc ją, oto jak postępowały w obrębie mego domu. Co więcej, posyłały po mężczyzn, aby przybywali z daleka, którzy gdy tylko posłaniec do nich zawitał, natychmiast przychodzili. Dla nich to tyś się kąpała, upiększałaś swoje oczy i ubierałaś się w ozdoby, siadałaś na kosztownym łożu, przed którym był zastawiony stół. Na nim kładłaś moje kadzidło i mój olejek. Rozlegały się tam rozbawione głosy, a do mężczyzn z ludnych okolic przyłączali się opoje z pustyni. Wkładali oni bransolety na ich ręce, a na głowy ich ozdobne korony. I tak sobie mawiałem. Ze zniszczoną przez cudzołóstwo teraz uprawiają nierząd i przychodzą do niej jak się przychodzi do nierządnicy. Oto tak przychodzono do Ocholi i Ocholiby, kobiet rozpustnych. Ale mężowie sprawiedliwi będą je sądzić tak, jak się sądzi cudzołożnice i zabójczynie, bo one są cudzołożnicami, a krew jest na ich rękach. Tak mówi Pan Bóg sprawie, że zwołają przeciwko nim zgromadzenie, aby je wydać na utrapienie i na łup. A zgromadzenie to ukamienuje je, posieka na kawałki mieczami, pobije ich synów i córki, a domy ich spali ogniem. Oto tak oczyszczę ten dom z rozpusty, aby wszystkie kobiety otrzymały ostrzeżenie i już więcej nie uprawiały rozpusty jak one. Wam każą odpokutować za waszą rozpustę i cierpieć będziecie za wasze grzechy bałwochwalcze, a poznacie że ja jestem Pan Bóg. Roku dziewiątego miesiąca dziesiątego, a dziesiątego dnia tego miesiąca Pan skierował do mnie te słowa. Synu człowieczy, zapisz sobie datę dzisiejszą, tego właśnie dnia, bo król babiloński tego właśnie dnia obległ Jerozolimę. Opowiedz temu opornemu ludowi przypowieść. Powiedz do niego: Tak mówi Pan Bóg. Przystaw kocioł do ognia, przystaw i nalej jeszcze do niego wody. Wrzuć do niego kawałki mięsa, wszystkie lepsze kęsy, udziec i łopatki. Najlepszymi kośćmi go napełni. Wybierz do tego najlepsze sztuki z mniejszego bydła. Podłóż drwa pod spodem i spraw, by to wrzało i kipiało, tak by aż kości się rozgotowały. Tak bowiem mówi Pan Bóg: Biada miastu krwawemu, zardzewiałemu kotłowi, którego rdzy nie sposób usunąć, opróżnia jego kęs po kęsie, losu nad nim nie będzie się rzucać. Bo krew, którą przelało jest pośród niego, rozlało ją na nagiej skale, nie wylało jej na ziemię, aby ją przykryć prochem. Oto by rozniecić gniew. I wywrzeć zemstę, rozleje jego krew na nagiej skale, by nie została przykryta. Dlatego tak mówi Pan Bóg, biada miastu krwawemu. Także i ja chcę wznieść wielki stos. Nagromadź drew, rozpal ogień, ugotuj mięso, przypraw korzeniem, niech kości się spalą. Postaw ten kocioł pusty na węgle. Aby się rozgrzała jego mieć i rozpaliła, aby we wnętrzu jego rozpłynęła się jego nieczystość, i by zniszczała jego rdza. Próżny trud, bo gruba warstwa rdzy nie schodzi w ogniu. Chciałem cię oczyścić z nieczystości twojej hańby, aleś ty nie chciało zezwolić na oczyszczenie cię z twego brudu. Wobec tego zostaniesz oczyszczone tak długo, Dopóki nie uśmierzę mego gniewu przeciwko Tobie, ja Pan postanowiłem. Słowo moje się spełni, wykonam je niechybnie, nie będę miał ani litości, ani współczucia. Będziesz osądzony według Twego postępowania i według Twoich złych uczynków. Wyrocznia Pana Boga. Pan skierował do mnie te słowa. Synu człowieczy, oto zabieram ci nagle radość twych oczu. Ale nie lamentuj, ani nie płacz, ani nie pozwól, by płynęły ci łzy. Wzdychaj w milczeniu, nie przywdziewaj żałoby, jakby poumarłem. Zawiąż sobie zawój dookoła głowy, sandały włóż na nogi, nie przysłaniaj brody, nie spożywaj chleba żałoby. Mówiłem do ludu mego rano, a wieczorem umarła mi żona. I uczyniłem rano tak, jak mi rozkazano, a lud mówił do mnie: Czy nie wyjaśnisz nam, co znaczy dla nas to, co czynisz? Wówczas powiedziałem do nich. Pan skierował do mnie te słowa: Powiedz domowi Izraela, tak mówi Pan Bóg. Oto ja pozwalam bezcześcić świątynię moją. Dumę Waszej potęgi, radość Waszych oczu, tęsknotę Waszych serc. Synowie wasi i córki wasze, których opuściliście, od miecza poginą. Wy zaś tak uczyńcie jak ja uczyniłem. Brody nie będziecie przysłaniać, nie będziecie spożywać chleba żałoby, ale mając zawoje na głowach i sandały na nogach, nie będziecie narzekać ani płakać. Będziecie schnąć z powodu nieprawości waszych i będziecie wzdychać jeden przed drugim. Ezechiel będzie dla was znakiem. To, co on uczynił, będziecie i wy czynili, gdy to nastąpi, i poznacie, że ja jestem pan. O tak, synu człowieczy, prawdą jest, że w ów dzień, w którym zabiorę im to, co stanowiło ich siłę, ich dumną ozdobę, radość ich oczu, tęsknotę ich serc, ich synów i córki, że w ówdzień dzień przyjdzie do ciebie zbieg, by donieść o tym twoim uszom. W ówdzień dzień otworzą się usta twoje przed zbiegiem, aby mówić. Będziesz mówił i nie będziesz już niemy. Będziesz dla nich znakiem, i poznają, że ja jestem Pan. W pierwszym liście Świętego Piotra, rozdział trzeci. 3... Apostoł zachęca małżonków do wzajemnego szacunku i miłości, podkreślając wewnętrzną piękność i łagodność jako wartości szczególnie cenne przed Bogiem. W dalszej części wzywa wiernych do jedności, współczucia, pokory oraz do odpłacania dobrem za zło. Piotr przypomina również o cierpliwości Chrystusa, który niesprawiedliwie cierpiał, aby nas zbawić, i zachęca wiernych do Wzrastania w dobrym, nawet jeśli spotykają się z prześladowaniami, podkreślając nadzieję zmartwychwstania i zwycięstwa Chrystusa nad grzechem i śmiercią. Tak samo, żony niech będą poddane swoim mężom, aby nawet wtedy, gdy niektórzy z nich nie słuchają nauki, przez samo postępowanie żon zostali dla wiary pozyskani bez nauki. Gdy będą się przypatrywali waszemu pełnemu bojaźni, świętemu postępowaniu. Ich ozdobą niech będzie nie to, co zewnętrzne uczesanie włosów i złote pierścienie, ani strojenie się w suknie, ale wnętrze serca człowieka o niezachwianym spokoju i łagodności ducha, co jest tak cenne w oczach Boga. Tak bowiem i dawniej święte niewiasty, które pokładały nadzieję w Bogu, Same siebie przyozdabiały, a były poddane swoim mężom. Tak Sara była posłuszna Abrahamowi, nazywając go Panem. Stałyście się jej dziećmi, gdyż dobrze czynicie i nie obawiacie się żadnego zastraszenia. Podobnie mężowie we wspólnym pożyciu liczcie się rozumnie ze słabszym ciałem kobiecym. Daszcie żony czcią, jako te, które razem z Wami są dziedzicami łaski aby nie stawiać przeszkód waszym modlitwom. Na koniec zaś bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, pełni braterskiej miłości, miłosierni, pokorni. Nie oddawajcie złem za zło, ani złożeczeniem za złożeczenie. Przeciwnie zaś błogosławcie. Do tego bowiem jesteście powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Kto bowiem chce miłować życie i oglądać dni szczęśliwe, niech wstrzyma język od złego i wargi, aby nie mówiły podstępnie, niech zaś odstąpi od zła, a czyni dobro, niech szuka pokoju i niech podąża za nim. Oczy bowiem pana na sprawiedliwych są zwrócone, a jego uszy na ich prośby, oblicze zaś pana przeciwko tym, którzy źle czynią. Kto zaś Wam zaszkodzi, jeżeli gorliwi będziecie w czynieniu dobra? Ale jeżeli byście nawet coś wycierpieli dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Nie obawiajcie się zaś ich groźby i nie dajcie się zaniepokoić. Pana zaś Chrystusa uznajcie w sercach Waszych za świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od Was uzasadnienia tej nadziei, która we Was jest. A z łagodnością i bojaźnią bożą zachowujcie czyste sumienie, ażeby ci, którzy oczerniają wasze dobre postępowanie w Chrystusie, doznali zawstydzenia właśnie przez to, co wam oszczerczo zarzucają. Lepiej bowiem, jeżeli taka wola Boża, cierpieć czyniąc dobrze, aniżeli źle czyniąc. Chrystus bowiem również raz jeden umarł za grzechy. Sprawiedliwy za niesprawiedliwych aby was do Boga przyprowadzić, zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia przez Ducha. W nim poszedł ogłosić zbawienie nawet duchom zamkniętym w więzieniu, niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego cierpliwość Boża naczekiwała, a budowana była arka, w której niewielu, to jest osiem dusz, zostało uratowanych przez wodę. Teraz również zgodnie z tym wzorem ratuje was ona we chrzcie nie przez obmycie brudu cielesnego, ale przez zobowiązanie dobrego sumienia wobec Boga dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. On jest po prawicy Bożej, gdyż poszedł do nieba, gdzie poddani mu zostali aniołowie i władze i moce. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok. Do usłyszenia.